tej serii nowszych gier na starszą konsolę pojawi się sporo przykładów gier, które mają tę samą nazwę, inną nazwę w podtytule, lecz de facto są kompletnie inne od reszty, zawsze dopasowane do mocy odpowiednio omawianego sprzętu. Będzie też sytuacja, kiedy oryginalna wersja przykładowej gry została nadeptana nowszą, na mocniejszą konsolę, nawet po roku, półtora. Na potrzeby epizodów stworzyłem tabelkę do zaznaczenia tytułów posegregowanych w kategoriach: zasada 0, równoległe wydanie gry międzygeneracyjne, zasada 1, pierwotne wydanie zastąpione nowszym od miesiąca do roku, zasada 2, starsze konsolowe wydanie trafia od miesiąca do roku i zasada 3, ekskluzywna sprzętowo gra po premierze następnej konsoli od poprzedniczki. Sonic 1 na Sega Master System zdecydowanie należy do zasady drugiej, gdyż to pierwsza gra trafiła na 16-bitowego Mega Drive'a w czerwcu 1991, po czym 25 października 1991 pojawiła się na Sega Master System, gdzie indziej jednak miejscami w internecie widnieje data 8 listopada, na Game Gear w grudniu. Powodów było wiele, by zrobić takie wydania, mianowicie w pewnym zamyśle studia Ancient, tworzące ten port 8-bitowy, miał być wydany tylko na Game Gear, by poprawić jej sprzedaż wraz z silną konkurencją ze strony Game Boya od Nintendo. Sega dodatkowo uznała, że warto będzie napisać grę też pod Master System, gdyż są to w sumie identyczne konsole z kilkoma niuansami technicznymi oraz Sega Master System dość dobrze sprzedawał się chyba jedynie w Europie, no i Brazylii. Ta gra na Sega Master System jest ostatnią wydaną w Ameryce Północnej. Widać, jak Master System na tamtejszym rynku miał ciężko. Opisywać mam zamiar jedynie wydanie całkowicie inne od znanego wszystkim Sonica na Sega Mega Drive Genesis. Podstawowymi zmianami są układy poziomów, inne częściowo etapy, całkowicie muzyka, kierowanie jeżem, etapy bonusowe, zbieranie szmaragdów, bossowie i informacje na ekranie, rzecz jasna. Zgrywając ten materiał posiłkowałem się emulatorem Kega Fusion, który pozwolił na nie lada i tak duże wyzwanie po pewnej przerwie od tej gry. Cały film z przechodzenia trwa 1,5 godziny, gdyż w głupi sposób przegrywałem tyle, że wstyd odkrywać się z całym przebiegiem. Ekran tytułowy mamy bardzo prosty w budowie. Czarne tło, Sonic machający palcem na chwilę, kolce maluteńkie ma, choć wiadomym jest, że pierwotna stylizacja niebieskiego była pokaźna z jego kolcami. Wciskamy przycisk oznaczony symbolem 1 Start. Przycisk ten pełni dwie role, rozpoczęcie gry oraz pierwszy guzik akcyjny. Master System w prawdziwym korzystaniu to nieco toporna maszyna. Zapauzowanie gry odbywa się dzięki wciśnięciu przycisku odpowiednim umieszczonym na konsoli. Sam krzyżak jest wielokierunkowy, tylko dla kontrastu mocno nieprecyzyjny i trzeszczący, jak w moim wypadku. Zrobiono dla tej wersji bardzo dużo, by działała prawidłowo i stanowiła wyzwanie. No to ruszamy, kowboje i inne jeże. Początek planszy wyłania nam mapkę zdobioną punktami przemierzanej trasy. W tym miejscu prezentuje klasę samą w sobie, urozmaicając tytuł do nieskrytej pierwszej ligi kodowania programistycznego. Green Hill, dwa akty. Motyw przewodni znany do zwrócenia odżołądkowego i w muzyce, i estetyce. Wystrój plansz przypomina ten na Mega Drive'a, jednak etapy są prostsze, inne w budowie i mniej problematyczne. Wrogów jest bardzo mało, tyle co na palcach obu rąk. Pierścieni jakby więcej z pozoru co do skali gry i przedmiotów też niewiele. Dla chcących pędzić aż po złamanie karku jest to idealny szpil na wyzwania czasowe. Postanowiłem raz kolejny zagrać nie na pałę i zbierałem wszystkie 6 szmaragdów chaosu. Tak, dobrze słyszeliście. Calutkie 6, a nie 7. Ulokowane są w miejscach mniej lub bardziej ukrytych. Wystarczy znać ich położenie i zbierać. Po zebraniu 100 krążków cebulowych otrzymujemy życie i zeruje nam się licznik pierścieni wtedy. Ukończymy poziom z ich ilością 50, dostajemy na roztańczonej plakietce wykrzyknik krzywo wrzeszczący, że smaruj do bonusowego etapu. Tam gromadzimy punkty do padnięcia zegarka lub przebiegnięciu przez znak. Nic odkrywczego tu nie ma. Po drodze jeszcze jest szansa na zebranie kontynuacji i żyć. Samych żyć w trakcie gry widzimy do 9, na ekranie podsumowania punktowego mapy możemy ujrzeć ich więcej. Nie bardzo wiem, czy to pośpiech w tworzeniu gry, czy ograniczenia samej konsoli. Z tym drugim nie byłbym tego taki pewny.
Akt pierwszy jest bardzo prosty. Drugi przypomina mikrolabirynt, w którym jest pierwszy szmaragd. Kiedy szef Oniasty zbliża się wielkimi krokami, na podglądzie mapy będzie widniał, najczęściej w przeróżny sposób pokazany. Pojedynki z nim są na jedno trafienie Sonika. W jednym wyjątku są obważanki, ale przejdziemy do tego. Tu na Sega Master System trudno trafić go z początku, aczkolwiek występuje na Game Gear inna zmiana, o której już pewnie wiecie. 8 trafień, ten ucieka. No i gdzie? Otwieramy klatkę ze zwierzętami i wypuszczamy je. Ot, cała zabawa. Nie tak prędko, ziomeczku, jeszcze 5 plansz do przebicia. To nie jest gra w wersji demo. Bridge Zone to pierwszy oryginalny etap, podobny do poprzedniego, z inną muzyką i przeszkodami do pokonania. Walące się szczeble mostu, śmiercionośna woda i niby ryby, skorupiaki i ciężarki. Drugi etap to ruchoma, powolna kamera w prawo. Nigdy nie przepadałem za takimi rozwiązaniami, aczkolwiek to jest coś innego. Brawka za odmienność. Do długich ten poziom nie należy, to tutaj jest też drugi szmaragd chaosu. Muzyka w tym miejscu dobra, dość zapomniana w repertuarze muzycznym serii. Eggman do drugiej potęgi jest nieco przekombinowany. 3 podłoża, między nimi woda, ten odsłania się ze swym złomem i strzela pomarańczami. Co? Czemu pomarańczami? 8 kolejnych trafień, kucać wystarczy na środku i po kłopocie majestatycznym. Jungle Zone. Tropiki wyżej położone na południowej wyspie. Następna nowość dla gry. Tylko tyle, że wymieszana z planszą pierwszą i drugą w nowym sosie muzycznym i oczywiście przeszkodach. Dzikie pnącza, belki, wodospady, zielono wszędzie i dość ryzykowne doły. Ten etap już łatwy nie jest. Szmaragd trzeci jest w akcie pierwszym w drugiej połowie mapy za jednym z wodospadów. Trzeba kawałek wrócić się kłodą na wodzie. Drugi akt to kamera w górę, co każdy ruch gracza w tę stronę. Oznacza to tylko to, że ginie się zawsze po wpadnięciu w dół. 2 minuty przechodzenia i kończy się ten szalony pomysł Japończyków. Trzeci Eggman jest bardziej cwany. Przeskakujemy po lianach i witaj w roślinnej wanience. Nad tobą jajo kręci się w lewo i w to drugie lewo, puszcza jakieś czarne krążki hokejowe. Ha, myśleliście, że powiem cebulowe. Wy urwisy! Problem tutejszy rozwinął się do przełomowego zażenowania, ściskania zębów i rzucaniem kontrolera. Te czarne bobki są bardzo śmiertelnie poważne. Pół biedy, jak mamy osłonę na sobie. Jesteśmy tam, gdzie słońce nie dochodzi w momencie nawet, kiedy to łajno eksploduje i sam podmuch rujnuje naszą równowagę i przyczynia się do naszej zniewagi. Ostrożność tysięcznokrotna musi być zachowana, drodzy najdrożsi. Labirynt Zone to dopiero łamigłówka porządna. Ponownie etap wyglądem i muzycznie podobny do wydania 16-bitowego. Na łyżce dziegciu znajdziemy jednak ślamazarne poruszanie się w wodzie. Sonic pływać nie potrafi i to oznacza jedno. Przygotujcie się na to, że jesteście załatwieni. Przeszkadzajek mamy tak dużo, że ten fragment zabawy wystarczy, by przekonać się, że mamy najcięższą część gry. Kolce nieco większe od Sonika, włócznie ruchome, woda, jakby wcześniej nie była zabójcza, a teraz ni stąd, ni zowąd jest cacy, jakby Sonic randkował z H2O przez krótki odstęp czasu. Nie zabijająca nas od razu, ale do czasu. Kilku wrogów na mapie powodują irytację do pięciokrotności. Czwarty szmaragd jest na drugim akcie w zasięgu ręki, nieukryty, przed nami do zdobycia. Wracając do bonusowych plansz, po czwartym następuje powtórka etapów tylko z drobnymi zmianami, przemieszczającymi się paletkami, od których możemy się odbijać. Czwarty Eggman jest pod wodą i to moment, kiedy Sonic jest rybą. Ma nielimitowany czas na oddychanie pod wodą. Wow. Mamy 4 ujścia, tylko w 3 jajec pojawia się i znika, puszczając pomarańcze i rakiety śledzące. Warto skoczyć w chwili, kiedy rakieta zniża się, mamy szansę na jej uniknięcie. Nie polecam skakać na drugą stronę za bardzo, 8 ponownych trafień w bossa wynagradza nas swoją ucieczką. Ten Eggman to typowy nienawistnik internetu. Pokrzyczy, przycwaniakuje, a jak przyjdzie co do czego, to zwiewa poprawiając swoje galoty. Taki z niego rzezi mieszek orzeszek.
Scrap Brain Zone jest ponownym odzwierciedleniem świata przemysłowego z 16 bitów. Estetyka i muzyka również przypomina tamten styl. Bardzo zdziwiła mnie długość aktu, a raczej jego krótkość. W dobrych porywach zajmie 40 sekund czy mniej, jak pójdzie pomyślnie. Druga część Złomu Mózgu jest bardziej pokrzyżowanym aktem wszechdziejów tej ery. Jest podzielony na trzy mapy i na ostatniej znajduje się piąty szmaragd, nieco schodząc w dół trzeba po przeciwnikach świńskich zrzucających wybuchowe kule, trzeba przejść jeszcze niżej do teleportu i zdobywamy świecidełko. Bez jakiejkolwiek znajomości mapy można stracić wiele minut, co u mnie zdarzyło się niefortunnie. Akt trzeci. Jak to? Gdzie jest piąte jajco? Jest piątym przypadkowym labiryntem, który pali mózg z przegrzania. Na samej górze myślisz, piąty Eggman będzie niemożliwy do pokonania, łajdak jeden. Jednak co on robi, to przejście do historii. Telekonkurso, teleturniej. Pytanie następujące. Co Eggo uczyni, że zrobi wszystkich w jajo? A. Opluje podłogę i Sonic ani nie skoczy, ani nie przejdzie. On. Jajec przewróci się. B. Spindoli. C. Zagrozi palcem jak soniacz. Wszystkie odpowiedzi byłyby logiczne i pasujące do sytuacji dziejącej się w grze, jednak z drugiej strony jasny przekaz otrzymany z odpowiedzi B. Nic dziwnego, iż ucieczka jest pięknym pomysłem na przynętę. Skybase Zone, pierwsza część, wydaje się trudna, wystarczy jednak przeczekać błyski i pruć do przodu. Drugi akt oferuje nam sterowiec z wieloma działkami, kolcami przemierzającymi w naszą stronę i wyrzutniami z rakietami. Po ostatni szmaragd udajemy się od razu niżej na samozasilającą platformę tak, by dostać się za fragment sterowca za łańcuchem. Ostatni Eggolo jest dość trudny i bez odpowiedniego zachowania z reakcją leżymy i kwiczymy. Potrzeba na niego aż 12 uderzeń w szybkę, uważać trzeba na promień elektryczny i pomarańcze wystrzeliwane raz co około 12-15 sekund. Po ostatecznym pokonaniu Eggmanka próbuje raz jeszcze nas zmylić w Green Hill, lecz po wielosekundowej animacji, a raczej przesuwaniem sprite'a jajca, Sonic wyłania się znikąd i uderza finalnie, kończąc plejadę występów. Rozliczenie z punktami. Przedtem, jak zebraliśmy wszystkie szmaragdy chaosu, to otrzymamy krótką animację skutku nagrodzenia zdobyczy. Napisy końcowe producenta i ich nie da się niestety wyłączyć przyciskiem 1 lub 2, trzeba jednak dla tej konsoli zresetować cały sprzęt, by wrócić się do początku. Formuła graficzna pierwszego Sonica na Master System pozwala ujrzeć spore zróżnicowanie kolorów wybranych z palety 64 kolorów, która w porównaniu do Sega Game Gear jest szalenie uboga. Jednakże wciąż otoczenie plansz mieni się na wszelki sposób bardzo żywymi barwami, niewielkimi sprite'ami i nieznacznie animowanymi figurami 2D, lub tła, miejscami jedynie wody. Sam Sonic wygląda jak on sam, zaś kolor butów wygląda na dosyć wyblaknięty i zmęczony życiem. Pozostałe użycie kolorów pokazuje, że na 32 kolorach prawdopodobnych można popisać się piękną grą ze sporą ilością frajdy. Praca kamery wypada też na plus i bardzo dużo widać na planszy. To nie to, co jak widzimy na Game Gearze. Sterowanie zaś mamy proste, przyjemne. Czasem na krzywych platformach, na mostach jest kłopot z ruszeniem się, to też trzeba skoczyć celem dalszego pójścia. Trzymając przyciski skoku w locie, celując we wroga, można odbić się w tej samej wysokości. Przez sprężynę da się przebiec, co dla kontrastów jest ułatwiające i dokuczliwe. Wtedy też można dostać się łatwiej po przedmiot, punkt kontrolny w formie monitora czy garść obrączek. Jednak natychmiastowo nie możemy się udać na sprężynę. Nie lubię, kiedy nie ma wyniku punktowego na bieżąco na ekranie, a ilość żyć pokazuje się do cyfry 9. Urozmaiceniem jednak jest zdobywanie samych szmaragdów chaosu po mapach, co nadaje większego sensu niż męka w bonusowych etapach. Tytuł godny swojej prezentacji jest w poziomie trudności, który bardzo szybko rośnie na drugiej i trzeciej planszy. Szokiem był fragment końca trzeciego aktu w labiryncie, kiedy kolumny tuż przy kapsule ze zwierzakami są umiejscowione w perspektywie bliższej i dalszej, dając nam pewne złudzenie trójwymiaru. Pauza jest zamrożeniem rozgrywki, jednak aktywne są drobne animacje zmieniających kolorów pikseli i obracających się pierścieni, jeżeli takie znajdą się na ekranie. Zdarzają się spowolnienia przy sporym natężeniu obiektów naraz i to przeszkadza najbardziej w momentach czysto zręcznościowych, a najmocniej pod wodą. Czy 256 KB pracy
siedmiu osób z Ancient jest udana, jak najbardziej. Całość grafiki ze stylem poziomów, ich trudności, rosnącej co świat i lekkiego sterowania jest kusząca do tego stopnia, że bez zarobienia w łeb da się postawić wersje 8-bitowe i 16 obok siebie bez znaczącej przewagi. Obie są inne od siebie, a tak samo miłe do pogrania, wykorzystujące zapas mocy z obu konsol. Najbardziej to i tak dla Master System, jak widzimy. Muzycznie i dźwiękowo mamy do czynienia ze świetnym zwieńczeniem znanych motywów z Mega Drive'a oraz trzech świeżych ścieżek audio skomponowanych przez Yuzo Koshiro. Wszystkie bez wątpienia wypadają cudnie i wpadają do uszu momentalnie. Zdecydowanie tym bardziej te nowe dla mostu, dżungli i podniebnej bazy. Dźwięki są kwintesencją znanych z tej generacji brzmień, kwadraty udające skok, zbieranie pierścieni, obrywanie i wybuchy i tak dalej. Kompozycja soczysta w jednym zdaniu. Same plakietki kończące poziom mają swoje oznaczenie. Eggman nie oferuje żadnej nagrody, który pojawia się do 50 pierścieni. Pierścień sam dodatkowy w sobie, który otrzymujemy w ilości 10, występuje tylko przy ilości kończącej poziom na poziomie 0, 10, 20 i 30 pierścieni. Jedynie jednak nie występuje ta plakietka w Scrap Brain i w pierwszym akcie Skybase. Sonic, który daje nam dodatkowe życie, pojawia się w określonej ilości pierścieni, które teraz możecie zobaczyć na tabelce. Wykrzyknik jest samym wejściem do bonusowego etapu, który wymaga ilości 50 lub więcej na etapie. Bonusowe punkty pod koniec gry dostaje się za określone zadania. Maksymalnie z tych celi można dostać dodatkowo aż do 500 000 punktów. Szkoda, że nie złotych, albo funtów, albo dinarów w krajach arabskich. Tworzenie gry było dość trudne, gdyż pierwotne, według Yuzo Koshiro, kompozytora tej wersji 8-bitowej, założenia opierały się na przekodowaniu wersji 16-bitowej do 8 bitów w skali 1:1. Okazało się to wykonalne, więc Ancient musiało na nowo stworzyć grę od zera. Sega dopomagała w projekcie w ostatniej fazie produkcji. Yuzo Koshiro nie miał doświadczenia większego z grami, gdyż był w Sedze dość krótko. Firma jednak zaufała jemu i jego zespołowi przy talentach i najwidoczniej się opłaciła. Suma summarum tego, co widzieliście. Sonic pierwszy na Sega Master System dostaje 9 pomarańczowych kostek na 10 za audiowizualne wykonanie, poziom trudności wyważony, umiejętnie wprowadzający w nowe światy, pozwalając przejść grę na całość. Poziomy wykonane super, dość proste w budowie, oglądając mapy w internecie. Jednak nie odejmuje to w niczym. Nie ma idealnej gry. Ciężko tu o pełną ocenę 10, gdyż w moim mniemaniu etapy są niektóre za krótkie i czasem zbyt najeżone przeszkodami, tym bardziej w labiryncie i w Scrap Brain. Pierwsza i jedyna gra z 6 szmaragdami chaosu wraz z tą z Sega Mega Drive oraz praktycznie nieistniejąca oś fabularna od jajo porwało zwierzaki, proszę o ich ratunek. Idealna gra na godzinę z mnogością zabawy do zaoferowania. No i widzicie, jaki to jest przykład fajnej gry. W sumie takim słowem podsumowania bardzo fajnie mi się grało dla Was w ten tytuł. Przy 50 klatkach praktycznie na emulatorze, tak jak ja grałem, to nie czułem za bardzo różnicy w tym tytule, ale mimo wszystko dobrze mi się grało. Przypomniałem sobie pewne zasady, które tutaj dominują. Generalnie na planszach, jak się skacze, gdzie się przechodzi, ale też człowiek jak już kilka razy przechodzi dany tytuł, to już sama jego pamięć tak jakby w głowie i mięśniowa przypomina sobie o tym, co się dalej znajduje na danych poziomach. Także bardzo fajna gra. Niedługo będzie kolejny opis gry, tym razem Sonica 2. Jak dla mnie to już jest troszeczkę bardziej skomplikowana gra, ponieważ tutaj co prawda też jest zbieranie szmaragdów na zasadzie odkrywania mapy, ale tutaj trzeba spełnić pewne warunki, żeby akurat przy tej grze zrobić udane zakończenie, bo w sumie tak jak i tutaj są dwa zakończenia, to w dwójce ma ono jeszcze większe znaczenie, ponieważ będzie widać to jak na dłoni, co będzie następować. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego Wam życzę. Co myślicie na temat pierwszego Sonica na Sega Master System? A i jakie są Wasze odczucia z wersji Game Gear, która też całkiem wieloma rzeczami się różni? Nawet kurczę nie wiedziałem, że różni się wyglądem poziomów. Na tyle, że można powiedzieć, że one są prawie zupełnie inne niż te, co widzimy na Master System. Także też możecie to sobie porównać, podsumować i ewentualnie wyszczególnić w komentarzu. Pozdrawiam Was, do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii nowszych gier na starszą konsolę. Tu już koniec.